Dzień dobry Państwu, Jacek Ożuk. Rozpoczynamy raport PCH24. Dziś powiemy m.in. o przyczynach podwyżek cen prądu, o Donaldzie Trumpie, który najwyraźniej otrząsnął się już z porażki wyborczej, a także przedstawimy kolejny głos sceptyczny wobec rządowej polityki antyepidemicznej. Przypominam o możliwościach wpłat na rozwój naszej redakcji, a teraz zapraszam na raport. Prąd drożeje i będzie drożał, bo energia, którą mamy z elektrowni węglowych jest coraz droższa. Musimy dopłacać koszty emisji dwutlenku węgla mówił w środę na antenie RMFFM. Pełnomocnik rządu do spraw energetyki Piotr Naimski polityk przypomniał, że reżim związany z emisją CO2 został nałożony przez Unię Europejską, a Polska zgodziła się na to. Z przedstawionych przez Naimskiego danych wynika, że w stosunku do 2020 roku ceny prądu w Polsce średnio wyniosły około 10% więcej. Pełnomocnik rządu do spraw energetyki dodał, że taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze przez co najmniej kilka lat. Do 2030 roku ceny prądu będą rosły, przyznał, po czym zadeklarował, że rząd przygotuje rekompensaty dla najbardziej dotkniętych podwyżkami użytkowników. System wprowadzony w Unii Europejskiej zmierza do tego, by ograniczyć ilość CO2 emitowanego przez ludzi. Ten reżim został nałożony i zgona na wydzielanie dwutlenku węgla kosztuje. Za każdą tonę tego gazu trzeba zapłacić i opłaty są coraz wyższe. A równocześnie nie można przewidzieć, jakie będą w przyszłości, podkreślił Nański. Jego zdaniem za energię będziemy płacili coraz więcej, ale równocześnie musimy inwestować w budowę nowych elektrowni, nieobarczonych już unijnym podatkiem związanym z emisją CO2. Prądu nam nie zabraknie, o to możemy być spokojni. Jest kwestią istotną, skąd ten prąd będziemy mieli, czy będziemy w stanie wyprodukować go w Polsce w takiej ilości, jakiej potrzebujemy, dodał. Przypomnijmy, że miesiąc temu rząd przyjął strategiczny dokument pod nazwą Polityka Energetyczna. Energety energetyczna Polski do 2040 roku, zgodnie z jego założeniami, Polska ma wybudować w 20-letniej perspektywie sześć bloków elektrowni atomowej o łącznej mocy od 6 do 9 gigawatów. Pierwszy z nich ma zacząć produkować energi energię elektryczną już w 2033 roku. Jak dotąd jednak niezbyt okraszona sukcesami historia polskiej energetyki atomowej każe nam patrzeć na te śmiałe plany z dużym dystansem. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po raz pierwszy od ustąpienia z urzędu prezydenta wystąpił publicznie. W zeszłotygodniowym przemówieniu nie wykluczył startu za 4 lata w wyborach prezydenckich, a jego słowa spotkały się z entuzjazmem uczestników konferencji konserwatywnej akcji politycznej w Orlando. Donald Trump zdementował pogłoski, jakoby zamierzał założyć nową partię polityczną, podkreślił, że doprowadziłoby to do podziału głosów wśród prawicy i porażki. Podczas przemówienia skrytykował swego następcę Joe Bidena w niedzielnym przemówieniu podkreślił też, że jego następca dokonał przejścia od zasady najpierw Ameryka do Ameryka na końcu. Skrytykował zwłaszcza podejście Bidena do bezpieczeństwa granic i imigracji. Wszyscy wiedzieliśmy, że administracja Bidena będzie zła, ale nikt nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo zła i jak bardzo na lewo odejdzie. Podkreślił polityk, ponowił oskarżenia o sfałszowanie wyniku wyborów przez demokratów. Nie wykluczył jednocześnie swojego startu w wyborach prezydenckich za 4 lata. Uczestnicy konferencji entuzjastycznie przyjęli Trumpa. W spotkaniu wzięli udział również jego syn Donald Trump Jr. oraz popierający byłego prezydenta senator Ted Cruz. Po opuszczeniu Białego Domu biznesmen i polityk zamieszkał na zamieszkał w rezydencji w Maralago na Florydzie. Tymczasem, przywódca republikanów, senator Mitch McConnell, potwierdził, że jeśli były prezydent Donald Trump będzie kandydatem partii w wyborach prezydenckich w 2024 roku, to zdecydowanie go poprze. Lider mniejszości senackiej wcześniej głosował za uniewinnieniem byłego prezydenta za domniemane podżeganie do szarży na Kapitol w dniu 6 stycznia bieżącego roku. W czwartek wieczorem McConnell, będąc gościem Fox News, zapewnił, że oczywiście poprze Trumpa. Jeśli będzie kandydatem Republikanów w następnych wyborach, wpływowy polityk z Kentucky mówił gospodarzowi raportu specjalnego Bretowi Bayerowi, że jest wielu senatorów planujących wziąć udział w wyścigu o prezydencję w 2024 roku. Bayer zapytał go, czy poparłby Trumpa, gdyby ten był kandydatem partii, kandydata partii. Oczywiście, odparł McConnell. Senator podczas procedury impeachmentu sugerował, że nie ma wątpliwości, iż były prezydent przyczynił się do szarży na kapitol, ale jego skazanie po tym, jak opuścił urząd byłoby niezgodne z konstytucją. Trump zjadliwie komentował sugestie senatora, że jest odpowiedzialny za marsz na kapitol. Mówił, że McConnell jak zwykle uprawia politykę. To nie jest według niego dobry przywódca partii. Przyczynił się do utraty kontroli przez republikanów nad Senatem. W zeszłym tygodniu były lokator Białego Domu stwierdził, że jest stanowczo. Za wcześnie, by powiedzieć, czy będzie ponownie kandydował na prezydenta w 2024 roku. Chwalił się jednak, że wciąż cieszy się bardzo dużą sympatią wśród Republikanów. Dotychczasowa polityka rządu kosztowała życie ponad 75 tysięcy osób niezdiagnozowanych i nieleczonych właśnie przez walkę z koronawirusem. Ile jeszcze ludzi musi umrzeć, żebyśmy się opamiętali, mówi w rozmowie z portalem do dr Zbigniew Martyka, specjalista chorób zakaźnych, ordynator oddziału obserwacyjno-zakaźnego w szpitalu. W Dąbrowie tarnowskiej dr Martyka odnosi się do słów rzecznika Ministerstwa Zdrowia, który stwierdził, że rząd dał obywatelom marchewkę poprzez poluzowanie obostrzeń, a teraz czas na kij, zwiększenie restrykcji. To jest traktowanie Polaków jak niegrzecznych dzieci, które trzeba wychować za pomocą kar i nagród. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zdecydowanie za daleko posunął się w swoim komentarzu. To jest upokarzające dla ludzi. Skoro już jesteśmy przy porównaniu do dzieci, to rząd zachowuje się jak chuligan w piaskownicy, który wykorzystując swoją siłę fizyczną wymusza na innych dzieciach podporządkowanie się jego woli, wbrew ustalonym wcześniej zasadom. Trzeba też podkreślić, iż decyzje podejmowane przez rządzących są w wielu przypadkach absurdalne i co wiele razy podkreślałem, przynoszą Więcej szkody niż pożytku, podkreśla specjalista chorób zakaźnych. Lekarz komentuje także wprowadzone w życie obostrzenie mówiące o zasłanianiu ust i nosa. Od początku wiemy, że zalecane maseczki nie tylko nic nie dają z epidemiologicznego punktu widzenia, ale dodatkowo przynoszą wiele szkód zdrowotnych. Teraz Ministerstwo Zdrowia oficjalnie mówi, że osłony twarzy, do których ludzie byli zmuszani przez całe miesiące, są nieskuteczne. Mamy czarno na białym: zmuszano ludzi do nonsensownych zachowań bez uzasadnienia zdrowotnego. Czysty absurd. Ostatnie badania. Uniwersytetu Witten wykazały bardzo negatywne skutki noszenia masek u dzieci. Dotyczyły one aż 68% przebadanych alarmuje dr Martyka. Bardzo ważna kwestia, którą trzeba koniecznie poruszyć, to fakt, iż te absurdalne w wielu przypadkach ograniczenia są wprowadzane bez żadnych podstaw czy badań. Porównanie choćby krajów Europy, które wprowadziły lockdown oraz tych, które potraktowały SARS-CoV-2 jako normalnego wirusa, wyraźnie wskazuje, że lockdown nie daje żadnych rezultatów. Ostatecznie wątpliwości rozwija porównanie Florydy i Kalifornii, dwóch stanów z podobnym klimatem, podobnym poziomem zakażeń, ale całkowicie różnym podejściem do zamykania gospodarki. Podkreśla ordynator zapytany, czy jego zdaniem na Wielkanoc czeka nas kolejny lockdown. Dr Martyka odpowiada, proszę sobie przeanalizować wykres zachorowań na grypę i choroby grypopochodne z poprzednich lat. Szczyt zachorowań regularnie przypadał na przełom lutego i marca. SARS-CoV-2 ma podobną specyfikę, więc nie trzeba być prorokiem, żeby to prognozować. Czy Wielkanoc będzie podobna do poprzednich świąt? Moim zdaniem tak, i będzie to niezależne od liczby zachorowań. Na koniec dr Martyka proponuje jego zdaniem najlepsze rozwiązanie obecnej sytuacji skończyć lockdown, przywrócić normalne funkcjonowanie ochrony zdrowia jak w poprzednich latach. Dotychczasowa polityka rządu kosztowała życie ponad 75 tysięcy osób niezdiagnozowanych i nieleczonych właśnie przez walkę z koronawirusem. Ilu jeszcze ludzi musi umrzeć, żebyśmy się opamiętali? Czy rząd zmieni swoją politykę antyepidemiczną, czy dalej będzie się wzorował na kopiowaniu zachodnich rozwiązań? 12 miesięcy, jakie minęło od czasu pierwszego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 stwierdzonego w Polsce, a także mówiąc śred delikatnie, średnie rezultaty zamykania lasów i nakazu zakrywania ust i nosa także w przestrzeni otwartej, powinny jednak skłonić decydentów i ich doradców do większej otwartości intelektualnej. Dlaczego nie odzywają się biskupi z innych krajów? Dlaczego milczą biskupi polscy? Zastanawia się w felietonie publicysta Grzegorz Górny. Chodzi o odosobnioną niestety reakcję Episkopatu Ukrainy na zamiar błogosławienia par homoseksualnych przez część hierarchów niemieckich. Konferencja Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie jednoznacznie odniosła się do niekatolickiego stanowiska kilku biskupów z Zaodry. Przypomnijmy kardynał Reinhard Marx z Monachium, biskup Peter Kohlgraf z Moguncji, biskup Ludger Szeper z Essen, biskup Franz Josef Bode z Osnabrück oraz biskup Heinrich Timmer, w Timerevers z Drezna oficjalnie poparli błogosławienie przez duchownych par jednopłciowych. Zainaugurowali też przygotowanie zawierającej obrzęd błogosławieństwa instrukcji zatytułowanej Pary Riten Kirsie. Czyli pary, obrzędy Kościół. Ta wiadomość powinna stać się powodem smutku, bólu i zmieszania wielu wiernych katolików i chrześcijan innych wyznań, zwłaszcza tych, którzy, nie zważając na osobiste trudności w tej sferze, starają się dotrzymać wierności nauczaniu Kościoła. Jak powinniśmy reagować na podobne wiadomości? Czytamy w liście podpisanym przez sprawującego obowiązki przewodniczącego episkopatu arcybiskupa Lwowskiego, Mieczysława Mokrzyckiego, gorszące doniesienia z Niemiec skłoniły ukraińskich hierarchów do przypomnienia wiernym ewangelicznej postawy, Względem problemu homoseksualizmu oraz osób dotkniętych tą przypadłością. Wskazali oni, że obowiązkiem katolików jest strzeżenie otrzymanego od apostołów depozytu wiary. Nie mieszczą się w nim poglądy przedstawione przez wyjętych wyżej biskupów z Niemiec. Pasterze ukraińscy powtórzyli, że akty homoseksualne są grzeszne i pozbawiają człowieka łaski Bożej. Przypomnieli o braku aprobaty kościoła dla związków pomiędzy osobami tej samej płci. Zachęcili katolików do modlitwy za kościół w Niemczech i przytoczyli fragment listu św. Pawła do Efezjan. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, i przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Warto przypomnieć, że biskupi Ukrainy jako jedyni na świecie zareagowali na faktyczną likwidację papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną w Rzymie, wysyłając w tej sprawie bardzo stanowczy list do Watykanu. Jako jedyni też przekazali publicznie upomnienie braterskie biskupom niemieckim, krytykując postulaty ideologii LGBT, które pojawiły się podczas niemieckiej drogi synodalnej. Teraz znów. Episkopat Ukrainy jako jedyny zareagował na antychrześcijańskie projekty prezentowane przez wysokich dostojników niemieckiego kościoła. Napisał Grzegorz Górny: Na świecie jest około 5300 biskupów. Pomysły które proponują już od jakiegoś czasu wcielać w życie hierarchowie niemieccy, to jawne deptanie nauki kościoła. Dlaczego reaguje na to tylko episkopat Ukrainy, dlaczego nie odzywają się biskupi z innych krajów, dlaczego milczą biskupi Polscy, zastanawia się publicysta? Do rozważań górnego można dodać, że milczenie jest tym bardziej zaskakujące, że niemiecki episkopat zapowiada swoje plany z dużym wyprzedzeniem. Niestety zbyt mało jest odwagi, aby napiętnować coraz bardziej osuwający się w odmenty herezji. Episkopat niemiecki z pewną dozą przesady, choć i to nie jest pewne, można by powiedzieć, że już niedługo u naszych zachodnich sąsiadów jedynym powodem ekskomuniki będzie wycofanie się z płacenia podatku kościelnego. To był raport PCH24 Jacek Orzuch. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam o możliwości wsparcia naszego kanału. Do zobaczenia.